Tomek do doradca TV, dzisiaj o inwestowaniu, ale nieco innym niż zwykle. Nie o giełdzie i nie o dużych spółkach, których akcje możemy sobie kupić w każdej chwili, ale o małych spółkach, o których może kiedyś będzie głośno o tak zwanych startupach, gdzie akcje możemy nabyć dużo wcześniej niż one w ogóle pomyślą o ewentualnej giełdzie i tutaj kłania się pojęcie crowdfundingu udziałowego. Przymierzałem się do tego jakiś czas, ale nadarzyła się bardzo fajna okazja. Statystycznie to jest tak rzadkie, że musiałem to wykorzystać, bo nie dość, że podoba mi się sam model biznesowy spółki, to jeszcze dobrze znam jej właściciela. Od razu podkreślę, że crowdfunding i startupy to nie jest rynek, na którym ja się czuję mocny, więc też się chętnie czegoś nauczę i sam ten eksperyment też jest po to, żebym się czegoś nauczył. Może docelowo zdarzy mi się więcej takich inwestycji, żeby po prostu budować sobie taki mały portfelik startupów, bo a nuż coś z tego wyjdzie. W startupach jest taka statystyka czysto przedsiębiorcza, czyli. 8, 9 na 10 startupów nie da dobrze zarobić, ale ten dziesiąty da zarobić tyle, że starczy na tych 9 porażek wcześniej i jeszcze będzie z tego bonus, więc trochę na tym polega cała zabawa tych funduszy, które wyłapują najlepsze startupy. Jako inwestor indywidualny też można się trochę w to pobawić, ale tutaj potrzebne jest właśnie coś takiego jak crowdfunding udziałowy, o którym wam opowiem, czyli w ogóle to, że spółka daje możliwość stania się udziałowcem startupu. Normalna droga, jak stawiamy spółkę i chcemy yy, pozyskać kapitał na skalowanie, bo to jest w ogóle trochę moja definicja startupu, że no wiecie, no, jak ktoś zostaje krawcową, żeby szyć ubrania na danym lokalnym rynku, to to jest po prostu normalny mały biznes, ale jeśli ktoś buduje platformę do łączenia krawców z całego świata, z klientami i tak dalej, i tak dalej, i od razu myśli o tym, żeby stworzyć produkt globalny i potrzebują to kupa pieniędzy z reguły, to to już raczej jest w definicji startupu. I o takim czymś mówimy. I żeby pozyskać taki kapitał, jeśli go oczywiście... Ym, Właściciel spółki, który to tworzy, nie ma tego kapitału, bo zdarzają się i tacy, którzy po prostu, za którymś już razem z poprzednich inwestycji mają ten kapitał, ale jeśli go nie ma, to idzie albo do jakiegoś inwestora, do jakiegoś funduszu i chce sprzedać właściwie pomysł, bo jeszcze często nie jest to gotowy biznes, a w zasadzie pomysł, albo idzie do banku po kredyt, i tu z reguły jest problem, bo bankierzy raczej nie będą chętnie dawać wielkich kredytów spółkom bez historii, albo idą właśnie po crowdfunding. Sam crowdfunding to jest nic innego, jak trochę nazwa wskazuje, kiedy społeczność daje kasę na jakiś projekt. Fajnie to działa lokalnie, kiedy na przykład, nie wiem, świetlica dla dzieciaków albo biblioteka potrzebuje kapitału i lokalnie mamy crowdfunding, tak? Zrzuta na to, żeby to działało i cała społeczność ma z tego jakieś benefity. Jest crowdfunding na przykład taki bardziej dla artystów, nie wiem, chciałbym rysować komiks i ludzie, którzy chcieliby ten komiks przeczytać, Dają mi kasę, w zamian za to ja wydaję ten komiks i oni mają w ramach takiej, powiedzmy, cegiełki, bo trzeba to jakoś określić, te wpłaty, dostają taki komiks wraz z jakimiś tam bonusami. Czyli tak, jakby mamy korzyść za to, że wpłaciliśmy komuś pieniądze. I to też jest kolejna droga. Jest też crowdfunding pożyczkowy, czyli taki, kiedy faktycznie jest po prostu oprocentowanie i spółka pozyskuje w ten sposób kapitał, ale musi go oddać z danym procentem. I jest ten crowdfunding udziałowy, który mnie faktycznie interesuje, bo dostanę poświadczenie, że jestem akcjonariuszem danej spółki. I tu wam dokładnie zaraz pokażę na przykładzie firmy IniJob która na platformie BizFund, to jest taka platforma, która właśnie mm, ogarnia cały crowdfunding, jeśli chodzi o projekt od A do Z. Takich firm jest kilka, to akurat jest pokazane na BizFundzie, czyli platforma, za pomocą której można w ogóle tego dokonać, bo to jest trochę skomplikowane, to nie jest tylko tak, że ja chcę pozyskać kasę jako firma 3-4 i jest rzuta przez jakiegoś Paypala, to jest często też i KNF który jest zaangażowany w formę prawną danej spółki, to jest po prostu pozyskanie tego inwestora. Zaraz Wam wszystko pokażę, ale musimy sobie przejść do przeglądarki i zobaczyć, jak to w ogóle działa. To jest BizFund i to może znacie, bo zachęcam, żeby sobie w ogóle przeklikać. Wszystkie linki będą też związane z tematem pod nagraniem. To jest BizFund. I tutaj mamy różne projekty. Teraz na przykład jest Migam, bardzo znana firma, pozyskała sobie już 2% i prawie 13% pozyskał Inijob. I o Inijob będziemy rozmawiać. Są też ostatnio zakończone projekty, nadchodzące projekty. I żeby było śmiesznie, BizFund sam siebie wystawił w takim crowdfundingu. Super pomysł, żeby w ogóle pokazać jako, jaka to jest idea i, i na czym to w ogóle polega. Sami siebie wystawili tutaj, i to było bardzo fajne. I mamy też taki fajny, dosyć ciekawy pokaz tego, jak przeróżne są biznesy, które potrzebują dofinansowania. I sami decydujemy, w co tak naprawdę oczywiście zainwestujemy. Ja od razu Wam podpowiem, że nawet jak patrzę na takie crowdfundingowe projekty, czasem sobie z ciekawości oglądam te wszystkie oferty, jak to w ogóle wygląda. I szczerze, większość tych biznesów mnie nie przekonuje, bo, na przykład, gastronomia jest biznesem tak trudnym, że nie chciałbym mieć w kilku akcji restauracji na bardzo trudnym rynku i, i w ogóle nie ma opcji. W... Albo kolejna aplikacja, gdzie rynek aplikacji jest już no, tak yy, upchany do bólu, że jest naprawdę niemiłosiernie ciężko. Strzelić się z jakąś aplikacją na telefon, która zrewolucjonizuje świat, więc w większości wypadków y, ja nie daję dużych szans takiemu startupowi i nie chcę w niego wchodzić, więc, tak jakby to na tym polega cała zabawa, i dlatego tak długo nie było takiego wideo, bo nie było dobrej okazji. A teraz, w praktyce, jak to działa, wchodzimy sobie już na e, konkretną ofertę. Tak jak jest debiut na giełdzie papierów wartościowych, tak te duże firmy robią tak zwane IPO, czyli prospekt emisyjny. No i często tam wszystko oczywiście jest napisane, jak zarabia spółka, dane za i przeciw ryzyka itd. itd. I mówi się, że w crowdfundingu udziałowym te spółki przygotowują takie małe IPO, czyli no muszą nas, inwestorów przekonać do tego, że warto zainwestować w to pieniądze. Czasem jest to właśnie i wideo, grafiki, dokumenty, na czym ten rynek polega, jak to działa w innych krajach. No tutaj, można powiedzieć, jest trochę wolna amerykanka, bo nie jest to aż tak konkretnie wyśrubowane jak przy prospektach emisyjnych na giełdzie. Zresztą o to chodzi, żeby to była łatwość i elastyczność na początku, a nie takie wymogi formalne. Nie będę was zanudzał rzeczami prawnymi, bo o tym też trochę napisałem w tekście i poprosiłem samego właściciela tego biznesu Inijob Bartosza Michałka, żeby opisał troszeczkę. Ja, o co w tym chodzi, że jest spółka y, ZO, a do tego jest spółka komandytowo-akcyjna, a do tego jedna spółka wchłonie drugą spółkę i co ma do tego KNF, to wszystko opisałem, bo, bo lepiej się to czyta, niż się o tym opowiada. Y, to są niestety te nudniejsze rzeczy, które trzeba przebrnąć, ale dlatego mówię, że to jest trochę inwestowanie bez giełdy. Bo to nadal jest inwestowanie, nadal y, jest to wszystko w ramach naszego rynku i to nie jest takie sobie, wrzucamy komuś pieniądze i co z tego, więc. Zyskujemy bardzo dużo konkretnych praw jako akcjonariusze danej spółki, i tu też warto dokładnie dowiedzieć się o co chodzi. Każda oferta wygląda trochę w ten sposób, czyli no tutaj, akurat, jesteśmy w trakcie, więc wiemy o samym biznesie i tu cała strona o tym biznesie, to Wam zaraz wszystko powiem. Ale wiemy, jaka jest kwota zbiórki, czyli ile pieniędzy chce startup pozyskać, później przeczytamy na co, ile kosztuje jedna akcja, ile akcji jest w emisji, czyli. 400 tysięcy złotych to jest 5 tysięcy akcji po 80 złotych. Zbierane przez 60 dni, minęło, tfu, minęło 13 dni, będzie jeszcze 47 dni przed nami, zebrano już ponad 50 tysięcy, kupiło akcję 30 akcjonariuszy, w tym już też ja. Jedyna niewiadoma, gdzie czasami ludzie o to pytają, to jest to. Czyli o co chodzi z tym procentem oferowanym? Ja się spotkałem z tym, że pierwsze to są jakieś odsetki, że 9% na tym zarobimy. Nie, 9% to 9% wszystkich akcji to jest to. Czyli możemy sobie łatwo policzyć, że skoro 5000 akcji po 80 zł to jest 9% w ofercie z całości, to cały biznes jest wyceniany na 4,5 mln zł. O, w ten sposób to liczymy. Czyli spółka wyrzuca tutaj na rynek 9,09% akcji danej spółki w tej emisji. DAN czyli tu 91 prawie procent pozostaje, więc mamy szansę tyle i tyle po prostu kupić. O Inijob trochę też więcej napisałem w samym tekście, co ja o tym myślę, bo to jest ciekawa platforma i można powiedzieć, że to jest rozwiązanie jakiegoś problemu na rynku pracy, który funkcjonuje moim zdaniem od lat i może to jest to rozwiązanie. Na tym to polega, że jeśli wrzucimy taki pomysł na rynek, to jeśli on się przyjmie, to to będzie rozwiązanie i wtedy to zaskoczy. Diagnoza jest taka, że kontakt pracodawcy z pracownikiem jest kiepski. Nie wierzę, że się nie zgodzicie z tym. Jak Mieście kiedyś szefa, szefów, czy pracowaliście w korporacji, czy w mniejszej firmie. No nawet jeśli wy jesteście dosyć odważni, jeśli chodzi o mówienie szefom prost, co im nie, co nie pasuje, co pasuje, co warto zmienić. To bardzo wiele osób po prostu panicznie się tego boi, albo szefowie nie słuchają tego i skupiają się głównie na wykonywaniu yy, zadań, a nie na usprawnianiu firmy. Więc yy, Inijob jest taką platformą, która ma to połączyć, czyli anonimowo pracownik będzie w stanie zgłosić jakąś inicjatywę albo problem, bo to są błahe rzeczy. Można zgłosić yy, kiepską kawę w ekspresie, a można zgłosić yy, jakieś wręcz oszustwo. Yy, po inicjatywy typu chcemy kartę multisporta. Też sensowne w niektórych firmach, a jak kilkadziesiąt osób podpisze się pod tym, to pracodawca widzi, że cała firma chce wprowadzić jakąś inicjatywę i to jest dla nich ważne. Więc to jest taka platforma do komunikacji w relacji pracownik-pracodawca. Jak to zaskoczy, zobaczymy. To tak w największym skrócie. Podobne rozwiązania są gdzieś już też w Stanach. Nie do końca takie, ale gdzieś też na tej linii pracownik-pracodawca. No nie da się ukryć, że większość ludzi gdzieś tam pracuje. A ta druga część całej transakcji to są ci pracodawcy, którzy też w tym momencie są tutaj elementem startupu. No i oni płacą. To jest ważne, jeśli chodzi o model biznesowy: pracownik nie płaci, płaci pracodawca. Więc to jest biznes nie taki pozyskujący dotacje, tylko taki, który faktycznie ma docelowo zarabiać w modelu abonamentowym czyli takim startupom bardzo przyjaznym i bardzo fajnym. Ja sam coraz więcej abonamentów wykupuję w sieci i się na tym łapię, więc coś w tym też jest jako klient, że jest to bardzo wygodne. No tu oczywiście macie jakie są korzyści z inwestycji, jak to wygląda, yy, jacy są partnerzy, czym działa i w jaki sposób działa w ogóle Inni job I, I to jest fajnie przedstawione, że każdy taki biznes, w który w ogóle wchodzicie, będzie im lepiej dokładnie opisany, tym większe macie szanse zrozumieć w ogóle, jak taki biznes działa. Jest zestawienie grup potencjalnych. Yy, docelowych odbiorców, no tu 70 tysięcy firm, w Stanach milion firm, akurat job chce też pozyskać kapitał po to, żeby już myśleć o wejściu na Stany Zjednoczone, co jest fajne, bo ten rynek polski, no jest, ale nie ma w ogóle porównania, jeśli jesteśmy tam w jakimś malutkim procencie rynku, a tutaj w dużej części rynku, no to i tak tam będziemy... No, wiecie o co chodzi, tak? Sprzedaż Wiedźmina w CD Projekcie. Nie wiem, czy 1% w Polsce osiąga, czy to jest poniżej 1%. Wydaje mi się, że poniżej 1%, więc startup, który wchodzi na produkt globalny, oczywiście ma większe znaczenie. Na początku wideo wspomniałem też, że bardzo istotnym czynnikiem, i, i trochę tym, że w ogóle nagrywam teraz to wideo, bo mi się nie zdecydował na żadną inwestycję, jest to, kim jest twórca samego biznesu. Bartosz Michałek, założyciel Inijob, jest moim byłym szefem, a dzisiaj znajomym. Jeszcze z czasów 2008-2009, czyli kiedy ja pracowałem w Komperi i porównywałem produkty finansowe. Komperie powinniście znać, jeśli interesujecie się chociaż trochę finansami, to jest to duża porównywarka finansowa. To jest śmieszne, że ona powstała w 2007 roku, więc gdyby dzisiaj powstawała, to by pewnie wszyscy powiedzieli, że jest to startup finansowy. Wtedy to po prostu był biznes, który miał zarabiać i który docelowo wszedł na New Connect i wszedł na giełdę papierów wartościowych, więc trochę też sugeruje się tą drogą, że Bartosz kiedyś albo będzie chciał iść w stronę giełdy, z tym startupem, albo no, no to, że on będzie się skupiał na tym, żeby ten biznes zarabiał, a nie tylko pozyskiwał dotacje, tego jestem na 100% przekonany, bo, bo nie jest to przedstawiciel świata startupów, który no, nie interesuje się modelem sprzedaży w danej firmie, tylko interesuje się tym, żeby była fajna firma. Absolutnie nie. Więc to mnie też trochę przekonuje, że doświadczenie osoby, która tworzy startup, jest czasem decydujące, bo model biznesowy można troszeczkę zmieniać, no ale ciężko jest zmienić y, ludzi. Którzy ten biznes tworzą. Wśród partnerów są też osoby, które znam i z bardzo dobrej, profesjonalnej strony, bo partnerami w tej spółce są założyciele i partnerzy zarządzający agencji PR-owej. Więc trudno jest tutaj mówić o złej komunikacji, jeśli ma się profesjonalną agencję PR na pokładzie, która z reguły zajmuje się sektorem finansowym. Więc tutaj też tak, jakby o tę część komunikacyjną już się nie boję. Są to ludzie z doświadczeniem, więc, tak, jakby no, jeden haczek Wam odpada, jeśli wiecie kto właściwie tworzy ten biznes. No, nie da się tego oszukiwać, że wszystko jest jakoś super anonimowe, jest zupełnie inna sytuacja, kiedy znacie właściciela i kiedy wiecie, jakie jest jego doświadczenie albo co za nim stoi, a kiedy po prostu to jest osoba, której możecie przeczytać wywiad w mediach i koniec na tym. Mi się sama koncepcja tego biznesu podoba, bo rozwiązuje ważny problem, czyli tę kiepską relację pracownik-pracodawca, ale samo wyjście z tej inwestycji jest największym znakiem zapytania. Tutaj, jeśli chodzi o przyszłości i kamienie milowe, gdzie w 2019 roku yy, spółka planuje zbudowanie wartości odpowiedniej do debiutu spółki na giełdzie lub pozyskaniu inwestora branżowego z ideą realizacji zysków dla akcjonariuszy. To jest to, co mnie oczywiście tak jak każdego inwestora interesuje, czyli gdzie faktycznie można zrealizować ten zysk. No, bo kupujecie te akcje? Ja akurat kupiłem 10 akcji, czyli raptem zainwestowałem 800 zł, ale to jest 800 zł zamrożone do momentu, w którym ja wyjdę z tej inwestycji. Tylko, że inwestowanie w ten sposób to nie jest giełda. To nie jest tak, że ja wyrzucę sobie teraz zlecenie, że chcę się pozbyć 10 akcji po 80 zł, i ktoś się z automatu kupi. Nie ma takiej opcji. Tu właśnie o to chodzi, że albo ja znajduję po prostu osobę, która zechce odkupić ode mnie te akcje to jest jedna strona medalu albo ja właśnie czekam na rozwój sytuacji. Ta firma rozwija się do tego stopnia, że wchodzi na giełdę i wtedy mam możliwość, już pomijając, że może będzie tu zupełnie inna wycena, więc te moje akcje już będą warte inną kwotę, albo przychodzi w tym momencie inny inwestor i mówi: Hej, robię skup i biorę te akcje, ale nie po 80, tylko na przykład po 200. I to są hipotetyczne sytuacje, które mogą się wydarzyć i może być super, a mogą się nie wydarzyć i będzie to inwestycja, która po prostu przyniesie mi satysfakcję, bo spółka nie dobije nigdy do etapu dywidendy. To też ważne, że jeśli spółka na przykład zechce dzielić się zyskami, no to wtedy mam oczywiście do nich prawo jako akcjonariusz, więc to jest ta jeszcze jedna strona medalu. Jeśli w ogóle kiedykolwiek będziecie myśleć o tego typu inwestycjach, to pomijając, że to jest kopalnia wiedzy, gdzie po prostu przeczytacie o tym biznesie. To warto jest sobie zrobić taką własną analizę całego biznesu, bo tutaj nie widzimy tak naprawdę tego, co widzimy na giełdzie, czyli nie widzimy raportów finansowych, nie jesteśmy w stanie zobaczyć, jak se spółka dokładnie radziła na wszystkich liczbach w ostatnim kwartale, jak przeżyła jakieś zawirowania na rynku w danym roku. To są spółki bez historii, bo są spółkami na bardzo wczesnym etapie, więc musimy raczej analizę Potencjału biznesu na danym rynku wykonać. No, żadnej innej właściwie nie możemy. Dużo więcej o całym tym zjawisku napisałem się też na blogu i link do tego znajdziecie poniżej, ale co chciałem wam powiedzieć. Po pierwsze, wydaje mi się, że tak jakby ten czas na startupy, ta moda, która jest teraz, i to, że crowdfunding rozwija się w bardzo szybkim tempie, może jak zwykle nie widzimy tego aż tak w Polsce, ale na świecie te wartości inwestycji w crowdfundingu robią się coraz, coraz większe. Może to jest też dobra okazja, żeby się zainteresować w ramach jakiegoś małego kawałka swojego portfela inwestycyjnego. O, ja to w ten sposób traktuję. Dlatego też proporcjonalnie, no kupiłem akcję za 800 zł, a nie na przykład za kilka czy kilkanaście tysięcy, bo to jest ta część no, jednak dosyć ryzykowna, gdzie pieniądze mogą być zamrożone dłuższy czas. Może ona faktycznie przynieść bardzo dużą stopę zwrotu, ale ten rynek nie jest płynny, gdybym potrzebował szybko odzyskać gotówkę, nie jestem w stanie. Więc, yy, yy, tak jakby, mierzyć siły na zamiary, decydowanie warto na tym rynku, bo wrzucenie dużej kwoty pieniędzy, tylko dlatego że biznes nam się podoba, yy, czasem jest nieodpowiedzialne z perspektywy zarządzania naszym własnym kapitałem. Więc, to jest coś, co wam chciałem powiedzieć, bo. Boję się tego trochę, że my też się czasami rzucamy szybko na jakieś nowe inwestycje. To tak jak są ludzie, którzy tak się zachłysnęli bitcoinem, że ich portfele inwestycyjne to jest 95% bitcoina i 5% na coś innego. I, I to jest bardzo niebezpieczne, bo jak to się uda, to wszyscy będą się chwalić, ale jak to się nie uda, to można stracić naprawdę majątek życia. Więc i, i jeśli myślicie o crowdfundingu, o inwestowaniu w startupy, to moja wielka prośba o zachowanie jakiegoś zdrowego rozsądku. Ja będę wam pokazywał na pewno mm, wszystkie inne tego typu emisje, jeśli będę w jakieś wchodził, bo wydaje mi się, że to jest strasznie ciekawe nawet z perspektywy późniejszego inwestowania na giełdzie, bo to jest fajny eksperyment. I tak musicie przeanalizować potencjał takiego biznesu i tak można trochę poćwiczyć swoje umiejętności analityczne na tym, też trochę nauczyć się o świecie startupów, też jestem bardzo, bardzo ciekaw najbliższych miesięcy, kiedy już będę obserwował relacje inwestorskie w ramach takiego crowdfundingu. No bo tak naprawdę, jak jestem akcjonariuszem, no to jak będzie się ze mną komunikować ten biznes i, i no jak to będzie w ogóle w praktyce działać. Więc będę na pewno pokazywał Wam też takie rzeczy na blogu i zobaczymy może z czasem, właściwie z biegiem lat, bo to raczej nie mówimy o krótkiej perspektywie, też się utworzy jakiś malutki portfel startupów. Nie przedłużając, mam 10 akcji spółki i Inijob w ramach takiego małego portfela startupowego. Jest to na razie jedyna spółka w życiu, w którą zainwestowałem, więc będę Wam takie... Hmm, Uwagi dotyczące tego eksperymentu chętnie i podsyłał, i y, publikował też i na blogu, i na vlogu. E, mam nadzieję, że coś mi z tego wyjdzie, bo trochę chyba każdy, kto inwestuje w tego typu rzeczy, ma nadzieję, że kupił akcję przyszłego Facebooka czy Snapchata, a nie kolejnej spółki, która jednak będzie musiała zmienić model, bo to nie działa. Więc y, będzie bardzo fajnie. Taka ciekawostka, udziałowcem tej spółki jest też Mordor na Domaniewskiej. Nie wiem, czy znacie ten profil na Facebooku, ale on jest udziałowcem w tej spółce. W sensie spółka, która jest właścicielem mordoru na tego profilu na Facebooku. Więc to a propos jeszcze ciekawych udziałowców, jeśli chodzi o. Inijob. No i jeśli macie pytania, jeśli chodzi o sam inijob, albo może proces crowdfundingu na tym przykładzie, to to jest bardzo fajna okazja, żeby zapytać samego właściciela, bo Bartosz jest hiperaktywny, jeśli chodzi o odpowiadanie na wszystkie pytania internautów zainteresowanych w ogóle tą tematyką. Więc jak zadacie pewnie jakieś pytanie pod wideo, to prędzej nawet on to na to odpowie niż ja. Więc na spokojnie nie krępujcie się, to jest fajna okazja, żeby się czegoś dowiedzieć. Ja też poczekam chyba do końca tej emisji i zobaczymy, jak się ten crowdfunding zakończy. Też chętnie Bartosza przepytam przy takim dłuższym wywiadzie, jak to w ogóle działa, jak później wyglądają te relacje i jakie on wnioski wyciągnął z tego całego crowdfundingu, bo myślę, że to będzie bardzo ciekawy przykład dla wszystkich, którzy będą chcieli kiedyś z tego także skorzystać. A po więcej o finansach, inwestowaniu i eksperymentach inwestycyjnych takich jak ten, oczywiście na Doradca TV.